W Mszanie Dolnej oficjalnie zainaugurowano letni sezon wypoczynkowy. Nad Mszanką powstała plaża i scena, na której wystąpiła Karolina Szczurowska, Goraleska i gwiazda wieczoru zespół Wideo. Impreza ta odbyła się w ramach drugiej edycji budżetu obywatelskiego województwa małopolskiego, a została zorganizowana przez Stowarzyszenie LGD Piękna Ziemia Gorczańska. Dokładnie 1644 głosów zebrał projekt utworzenia w Mszanie Dolnej strefy turystyczno-wypoczynkowej wraz z imprezą inaugurującą sezon letni. Pomysł ten wyszedł od Bartosza Piątkowskiego, radnego Mszany Dolnej. Jestem mega zadowolony tym, co się dzisiaj stało. Pogoda nam dopisuje, co prawda wcześniej było troszkę kiepsko, ale jak widać, ludzie się doskonale bawią, przybyło całkiem sporo. Dziękuję, że jesteście tu z nami, że się bawicie. Jako pierwsza na scenie zaprezentowała się 16-letnia Karolina Szczurowska, finalistka telewizyjnego programu muzycznego The Voice of Kids, zaśpiewała covery, a także swoje autorskie utwory. Koncert według mnie był bardzo fajny, mam nadzieję, że ludziom się podobało. Mi się bardzo podobało, to i wiem, że parę rzeczy tam nie dociągnięć było na pewno z mojej strony, ale pomimo wszystko myślę, że było okej i naprawdę super mi się tutaj śpiewało. Tata cały czas się wspiera, no oczywiście jest pan dumny, jeździ pan z córką na każdy koncert? Z racji tego, że jeszcze muszę z nią jeździć, to jeżdżę cały czas, no i wspieramy ją jak możemy. Dla nas dzisiaj to był bardzo ważny koncert, ponieważ jej marzeniem było w końcu zagrać z zespołem na żywo, nie jakiś tam playback. Puszczone to jest na żywo, zagrali fajnie, podoba mi się, także jestem bardzo dumny z niej. Pozytywną dawkę energii dała Goraleska. Folkowo-rockowe brzmienia w połączeniu z charakterystycznym i dynamicznym wokalem Bogusława Nawary brzmiał znakomicie. Jakie wrażenia z koncertu? Świetnie, oprócz tego, że pogoda troszkę nie dopisuje, ludzie podchodzili pod scenę, bawili się, cieszyli, jest super. Wy też dobrze bawiliście się? Oczywiście, jak zwykle. Jakie macie plany na koncerty wakacyjne? Jest długa lista koncertów, jutro na przykład zapraszamy do Krakowa, Jordanów, Stary Sącz, to co w tym momencie mi przychodzi do głowy. Jako ostatni na scenie wystąpił zespół Wideo. Wcześniej odbyło się oficjalne otwarcie wydarzenia przez burmistrza miasta Józefa Kowalczyka, przewodniczącą Rady Miasta Agnieszkę Modrzejewską-Potaczek, Rafała Kubowicza, prezesa lokalnej grupy działania Piękna Ziemia Gorczańska, Urszuly Nowogórskiej, przewodniczącej Sejmiku Województwa Małopolskiego, Franciszka Dziedzinę, wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Limanowskiego, a także pomysłodawcę wydarzenia Bartosza Piątkowskiego. Z tego miejsca serdeczne podziękowania dla Rady Miasta, dla pana burmistrza za wsparcie, również to finansowe, dla województwa małopolskiego, który sfinansował to zadanie w ramach drugiego budżetu obywatelskiego województwa małopolskiego. No i jeszcze tutaj dla naszego sponsora, panów Uchaczów, którzy nas również wsparli tutaj przy tym dziele. A tak naprawdę koniec zwieńczył to dzieło i to wydarzenie, bo zespół Wideo porwał naprawdę wielką rzeszę publiczności. Godzinny występ i największe przeboju zespołu śpiewali wszyscy. Jakie wrażenia wywieziecie z Mszany Dolnej? Entuzjastyczne, bo fajnie, piątek, nie było wcale przesadnie ciepło, a jednak przyszło dużo osób i sobie nie poszło. Co dla nas jest z reguły najważniejsze, żeby liczba osób, która była przed koncertem, zgadzała się z tą samą, która była na koniec koncertu. Także bomba, dziękujemy, wszyscy śpiewali nasze piosenki, także no, nic nie można więcej chcieć. A jak podoba wam się ta okolica? Byliście już tutaj wcześniej? Nie, ja nie byłem, o ile się nie mylę. I nie za dużo też widzieliśmy, bo z reguły to jest próba, hotel, koncert, więc nie za dużo widzieliśmy, ale dla nas tak ważniejsi są ludzie niż ładny nawet trawnik czy okoliczny lasek, także to co widzieliśmy nas satysfakcjonuje w pełni. Impreza ta oczywiście została sfinansowana z budżetu województwa małopolskiego w ramach drugiej edycji budżetu obywatelskiego. Sponsorami wydarzenia była firma Uchacz, Urząd Miasta w Mszanie Dolnej, a także Miejski Ośrodek Kultury w Mszanie Dolnej. Na plaży od jutra wchodzi ekipa, która będzie tutaj dla państwa serwowała różnego rodzaju posiłki. Będą się tą plażą opiekować, wydawać leżaczki. Jeżeli ktoś będzie zainteresowany i będzie miał ochotę sobie zagrać w siatkówkę, badmintona, czy też usmażyć jakąś kiełbaskę, będzie taka możliwość, także serdecznie zapraszamy.
Tu Wojtek Uszczykiewicz, zespołu Wideo. Chciałem pozdrowić wszystkich oglądaczy Telewizji 28. Józef Budacz, TV28.